Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa na kolejnym już spotkaniu z cyklu Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej. Dzisiaj skupimy się na współpracy z krajami skandynawskimi, a naszymi gośćmi są dr Wojciech Lider z Norden Centrum i dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego dr Marcin Kędzierski, a spotkanie poprowadzi Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Przekazuję głos i liczymy na liczne pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Ja na początek tak drogą wstępu chciałbym spytać, no bo spotykamy się wokół właściwie raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, w którym niejako zarysowuje ramy tej współpracy, dlaczego powinna Polska z państwami skandynawskimi współpracować. Więc ja może na początek spytałbym właśnie, dlaczego trzeba w ogóle zwracać tak na to uwagę? Bo o ile o Grupie Wyszehradzkiej polscy politycy mówią dużo, w mediach o tym cały czas słyszymy, o inicjatywie Trójmorza również słyszymy, ale no, gdy patrzymy na to, kogo się tam wymienia, to jednak kraje bardziej częściej na południe od nas, ewentualnie państwa bałtyckie, państw nordyckich tam zazwyczaj się nie wymienia. No bo ich tam nie ma. Tak, jakby nie ma ich w tych pomysłach, a kiedy no, słuchamy o państwach nordyckich, no to obecna władza jakby zupełnie nie wskazuje nam na to, żeby warto było w ten sojusz iść. Dlaczego tak jest, że w ogóle nie ma tej świadomości? Ja może zacznę jako osoba, która się poczuwa do tego raportu, może nie jako jego autor, ale jako jego redaktor, który pracował z autorem Adamem Balcerem nad tym, żeby ten raport miał taką, a nie inną treść. I jak Państwo będą może mieli okazję do tego raportu zajrzeć, to co troszkę może budzić zdziwienie, to jest fakt, że chociaż jest to raport dotyczący wyzwań współczesnej polityki zagranicznej, tam bardzo duża część raportu poświęcona jest kwestiom historycznym. I to nie jest przypadek. I ustrojowo społeczny. Tak, ale ta historyczna to nie jest przypadek, dlatego że zrozumienie kwestii historycznych jest niezwykle istotne dla zrozumienia w ogóle, dlaczego Polska jest odwrócona do Bałtyku plecami. Tak jak często się mówi, że polskie miasta są odwrócone plecami do swoich rzek, tak Polska jest odwrócona plecami do Bałtyku mniej więcej od XVI-XVII wieku. To był też taki moment, kiedy jeszcze Polska z tego swojego dostępu do Bałtyku korzystała poprzez handel, sprzedawanie zboża i spławianie jej Wisłą i poprzez handel, to, że mieliśmy dostęp do rynków globalnych. Ale mniej więcej od tego XVI-XVII wieku nasze zainteresowanie, no już nie, nasze oczy nie patrzyły na północ, one patrzyły raczej na wschód i na południe. I to był też naturalny wybór związany z kwestiami dynastycznymi, to znaczy samo wejście w epokę jagiellońską w XIV wieku, a później wejście w ten czas w takiej Unii Realnej z Wielkim Księstwem Litewskim po Unii Lubelskiej. To był moment, który Polskę przeniósł na zupełnie inną perspektywę i na ten pomost raczej czarnomorski, a nie bałtycki. Stąd ta historia ma znaczenie, chociaż jak popatrzymy sobie na historię sprzed tysiące lat, to no tamtych związków będzie wiele, nawet możemy doszukiwać się, że u tych źródeł państwa polskiego, czyli państwo Mieszka I, to znajdziemy wiele kontekstów tej współpracy nordyckiej. Pamiętajmy, że Polska jako takie te praźródła polskości no nie mieściły się wcale na dzikich polach, tylko raczej właśnie na tym terenie, który dzisiaj jest w dzisiejszych granicach Rzeczpospolitej, razem na przykład z Pomorzem Zachodnim, które także były terenami, które były w jakimś interesie Polski. Więc odpowiedź brzmi, no, powody historyczne są tutaj kluczowe. Sam fakt, że myśmy dostęp do morza mieli no, relatywnie od niedawna, tak? No, ten dostęp do morza był w czasie międzywojny, ale to było no, kilkanaście lat, kilkadziesiąt kilometrów. I tak naprawdę długą linię brzegową z Bałtykiem mamy dopiero od 1945 roku, ale no, też wówczas nie prowadziliśmy autonomicznej polityki zagranicznej. Zasadniczo dopiero od 1989 roku możemy tak spokojniej patrzeć na Bałtyk w takiej bieżącej historii, ale znowu, no, głównym celem Polski było przyłączenie się do Unii Europejskiej, czy to wcześniej do EWG, później do Unii Europejskiej i do NATO. No tutaj głównym rzecznikiem nie były wcale państwa skandynawskie, ale Niemcy, więc tutaj nasze oczy naturalnie patrzyły na Niemcy i na Francję w ramach na przykład Trójkąta Weimarskiego, więc, a z drugiej strony były państwa Grupy Wyszehradzkiej, które razem wspierały się po to, żeby wejść do Unii Europejskiej. To taki był główny cel powstania w ogóle najpierw Trójkąta Wyszehradzkiego, a później Grupy Wyszehradzkiej. Właśnie w jaki sposób szybciej, sprawnie wejść do Unii Europejskiej. Więc trudno się dziwić, że ten kierunek północny był zaniedbywany i do dzisiaj on nie odgrywa aż tak istotnej roli. No,
powodów jest więcej, ale o nich może przejdziemy później. To ja jeszcze tak słowem, no bo to dosyć wyczerpująca odpowiedź, także wyręczyłeś mnie troszeczkę, jeśli chodzi o kraje nordyckie. Ja dodałbym tutaj też pewien fakt, że przed II wojną światową kraje nordyckie nie były w orbicie zainteresowań Polaków. Może również przez fakt, że nie były to kraje jakoś wysoko rozwinięte i bogate. Były kraje, których populacja była stosunkowo niska. W najlepszym wypadku byli to średniacy europejscy. Więc to też nie było coś tak interesującego z punktu widzenia polskiej geopolityki, naszego punktu widzenia. Tym bardziej, że na zachodzie mamy Niemcy, na wschodzie mieliśmy Rosję. No lub jakieś tam odmiany Rosji, tak. Natomiast to jest bardzo ciekawe, uwagi słyszę, jeśli mogę sobie pozwolić, dlatego że w XVII wieku, kiedy Polska doświadczyła agresji ze strony Szwecji, Szwecja była państwem, z tego co pamiętam, 4-milionowym, podczas gdy Rzeczpospolita 12-milionowym, więc to też pokazuje, jaka była skala organizacji tego państwa, tego sztywnego, które było w stanie dokonać inwazji przez morze i zasadniczo kontrolować i zrujnować Polskę, no bo to był czas najdotkliwszych. Tak, no jeżeli popatrzymy sobie na czasy potopu szwedzkiego, no to tak naprawdę jeżeli pewnym nośnikiem rozwoju są miasta, a miasta są takim osią rozwoju także dla handlu, i te miasta powstają w Polsce w XIII wieku w wyniku lokacji na prawie niemieckiej, te miasta się rozwijają dość dynamicznie, zwłaszcza w tym złotej epoce zygmuntowskiej XVI wieku, bo te miasta zostają spalone przez Szwedów, tak? Znaczy polskie miasta, polska urbanizacja się zatrzymała i jakby już nie odbudowała czasów rozbiorów. Więc w jakimś sensie ten najazd szwedzki miał fundamentalne w ogóle znaczenie dla takiego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Więc też, no, okej, to by państwo znacznie uboższe albo mniej ludne, ale lepiej zorganizowane, żeby były w stanie no, jednak podbić terytorium Rzeczpospolitej w połowie XVII wieku. Ja to przechodząc dalej, bo w raporcie jest wskazane kilka rzeczy, w których warto by tam współpracować. Ja może zacznę nie od tej pierwszej, ale od tego, co jest dalej. Jest wskazane na polityki sektorowe i tam jest pokazane też na pewne różnice, ponieważ w raporcie wskazuje się na to, że Polska może czerpać inspiracje od Szwecji w kwestii tego modelu państwa, rozwiązań, jakie Szwedzi mają. No i też jest zwrócona uwagę na to, iż no, jednak nasze podejście, jeżeli chodzi o takie podejście ideologiczne, jednak w Polsce i polskiego rządu nieco się różni. Dlatego ja chciałbym zapytać, czy według panów, jeżeli Polska nie zdecydowałaby się jednak na to naśladowanie w pewnych kwestiach, przywiązanie do demokracji liberalnej i do tej wartości, zwłaszcza w tym wymiarze takim wystąpień jakby retoryki, to czy bez przyjmowania tego wszystkiego ta współpraca może się rozwijać równie owocnie, czy jednak to będzie duża przeszkoda? Może to rozumiem. Ja wychodzę z założenia, że to, że szwedzki model welfarstek sprawdził się w Szwecji, nie oznacza, że którykolwiek z krajów musi kopiować cały system. Jeśli mamy do czynienia, chociażby ja też przygotowałem kilka zagadnień, podejdziemy trochę na moment od tematów takich stricte politologicznych. Modernizacja kolei. Kolej rozwijała się do II wojny światowej najdynamiczniej. Później została prześcignięta przez ruch kołowy i stosunkowo zaniedbana. W latach 80. Szwedzi stworzyli model modernizacji i restrukturyzacji kolei, który my również w Polsce wiedzieliśmy o tym, czy też nie, ale implementujemy. Szwedzi zaczęli swój sposób na modernizację kolei od lat 90. My jesteśmy cały czas w trakcie. W związku z tym tak samo można powiedzieć o szwedzkiej polityce bezpieczeństwa, która dzisiaj święci triumfy. Nie wymaga implementacja tych rozwiązań, wprowadzenia całego modelu społeczno-polityczno-gospodarczego, tylko po prostu mądrych rozwiązań i nauki w Polsce na błędach Szwedów. Program 500+. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, sam Jarosław Kaczyński przyznał, że
któregoś wieczora wymyślił program 500+. Być może nazwy tak, ale samo podejście do oświadczeń, w tym przypadku planów planistycznych, czy też socjalnych, to jest przykład, to jest modelowy przykład podejścia do oświadczeń takiego typowo skandynawskiego. Również najnowsze propozycje z piątki Morawieckiego odnośnie prorodzicielskiej polityki, to są ze Szwecji się. Dokładnie. To jest uniwersalistyczne podejście do oświadczeń. Po pierwsze dlatego, żeby zapewnić sprawiedliwość społeczną, po drugie, żeby nie zatrudniać hordy nowych urzędników, którzy mieliby sprawdzać, czy komuś się to oświadczenie należy, czy też nie. No tak, też nie ma tego elementu takiego naznaczającego, że to jest pomoc rodzinna i to oznacza z pomocą społeczną, tak? Więc tutaj jesteśmy gotowi zapłacić więcej po to, żeby nie było tego elementu właśnie takiego negatywnego naznaczania. Ale przepraszam, że się tak wetnę w wypowiedź kolegi, natomiast faktycznie jest tak, że jeżeli popatrzymy sobie na model, no nie tylko szwedzki, ale model skandynawski, chociaż te państwa się, to się rzadko dostrzega w Polsce, one się jednak między sobą różnią i to nie jest bardzo istotne. Nie, ale trzeba. Natomiast pewne zręby tego systemu są podobne, a to my nie możemy tego systemu w Polsce wdrożyć tak jeden do jednego, po pierwsze dlatego, że to byłoby trudne, a po drugie można powiedzieć, że to jest wręcz niemożliwe, tak? Ponieważ mamy zupełnie inne warunki społeczne, inny model rodziny, tak? Więc tutaj to przykład nawet mi bliski, jeśli chodzi o edukację. W Polsce jest to w miarę zrozumiałe i oczywiste, że rodzice są odpowiedzialni za finansowanie swoich dzieci podczas studiów. Z kolei w państwach skandynawskich to nie jest widoczne, dlatego że po to obywatele wszyscy płacą podatki i później oczekują, że państwo będzie wspierało studentów na przykład poprzez bezpośrednie stypendia lub przez jakieś dopłaty stołówek do akademików i tak dalej. Tak? Więc pewne rzeczy nie da się przełożyć jeden do jednego. Natomiast są takie rozwiązania, do tego, o których wspomniał Wojtek, które można przeciągnąć czy przenieść z tego modelu szwedzkiego, czy norweskiego, czy fińskiego do modelu polskiego. Na przykład 500+ jest jednym z takich przykładów. Ja tu jeszcze chciałem jednak dopytać, bo chodzi mi też o tą warstwę retoryczną w kwestii wartości podejścia do praworządności, demokracji. To prawda, tutaj to jest realna bariera, bo jeżeli w ogóle mówimy o współpracy w Unii Europejskiej i faktycznie jest kilka spraw, które nas łączą i łączą nas poza kwestią wspólną percepcją bezpieczeństwa i zagrożeń dla tego bezpieczeństwa. Z pewnością znacznie łatwiej nam znaleźć partnerów po drugiej stronie Bałtyku niż na przykład nad Morzem Śródziemnym. No ale po drugie, no to są państwa, które nie mają euro. I Dania, i Szwecja to są państwa, które i niekoniecznie chcą do strefy euro wchodzić, zresztą podobnie jak Polska, a są jednocześnie no, dość dużymi gospodarkami, a w sumie relatywnie dużymi, no, w porównaniu do takiej gospodarki, nie wiem, łotewskiej czy estońskiej, tak? Co na pewno nas łączy. No ale te kwestie światopoglądowe, kwestie właśnie demokracji liberalnej, kwestie praworządności, szacunku dla praworządności, to są rzeczy, które nas łączą, jeśli popatrzymy sobie na stanowiska państw Unii Europejskiej, które są najbardziej jastrzębie w stosunku do Polski, no to Szwecja tutaj będzie w tej forpoczcie oczekujących zmian w Polsce lub nakładania pewnych kar na Polskę. Że dzisiaj mamy dyskusję wokół nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, do tego już pewnie wrócimy, to właśnie Szwecja jest jednym z tych krajów, które najgłośniej dopomina się uzależnienia wydawania środków europejskich właśnie od spełnienia zasady praworządności. Drugim takim krajem jest Holandia, ale myślę, że nie przez przypadek to jest Szwecja i Holandia i nie przez przypadek powinniśmy na Szwedów i Holendrów patrzeć, dlatego że co prawda oni są nam dzisiaj bardzo nieprzychylni z perspektywy praworządności, ale z drugiej strony to są kraje, które w jakimś sensie mocno współpracują z Niemcami, na których Polsce już bardzo zależy, a po drugie Szwedzi i Holendrzy są państwa, które mają jedną z najlepiej wyczesanych kultur polityki publicznej i także budowania pewnej polityki opartej na dowodach. Jeżeli mielibyśmy gdziekolwiek szukać rozwiązań, które są oparte o długofalowe badania, diagnozy, to w Europie są takie dwa państwa. To jest Holandia i Szwecja. I jeżeli w ogóle mamy szukać jakichś wzorcowych polityk publicznych, które później można dostosowywać do polskiego otoczenia, do polskich warunków, to zawsze w ciemno można szukać rozwiązań szwedzkich i holenderskich, ponieważ wiemy, że one są
przemyślane, one się mogą nastawić bądź nie, ale wiemy, że one są kompleksowe i spójne. Ja może dodam trochę dziegciu do miodu, bo nie do końca tak zgodziłbym się z tym, że można je brać w ciemno. Na przykład podejście do zagadnień wolności. Ja wiesz, w ciemno, że są spójne, tak? Jak wiesz, musimy się z nimi zgadzać, ale są przemyślane, tak? Nie są przypadkowe. Tak, są przemyślane i tak na przykład w 2015 roku, kiedy kryzys azylacki osiągnął swoje apogeum, Szwedzi stwierdzili, że rozwiązanie dla tego kryzysu wydadzą dokument w zeszłym roku, pod koniec roku i dokument został wydany. Także to nie jest też tak, że możemy brać w ciemno, po prostu kopiować to, w jaki sposób, co robią Szwedzi. Tylko trzeba do tego podejść zdecydowanie bardziej pragmatycznie. Bo Nie powiedziałem, że trzeba kopiować, chodzi mi o to, że one są spójne i przemyślane, tak? Znaczy, że to nie jest jakieś... Oparte na pracach ekspertów. Tak, że to nie jest taki wypadek, że ktoś coś powiedział, ktoś sobie coś pomyślał, jakąś intuicję. Nie, że to jest... Możemy się nie zgadzać z założeniami czy przesłankami, ale one tam są. Znaczy, my wiemy, że one tam są. Tak. I eksperckie, zobaczmy. Już Pan wspomniał o tej kwestii wolności. To jest jakby druga taka przeszkoda, która w sumie w raporcie się nie pojawia, a którą ja widzę, no bo już w dawnych latach Adolf Bocheński pisał o tym, że polityka zagraniczna państwa musi być jakoś elektoratowi wytłumaczony. Natomiast jak ja patrzę na elektorat, zwłaszcza prawicowy w Polsce, to jak tych ludzi spytać o Szwecję, o państwa nordyckie, to skojarzenia niekoniecznie będą dobre, będą właśnie skojarzone z tymi niemile w Polsce widzianymi migrantami, z islamizacją, z kwestią odbierania wolności, braku decydowania. Jeżeli Polska miałaby prowadzić tą taką proskandynawską politykę zagraniczną, to w jaki sposób w ogóle sprzedać to elektoratowi, żeby elektorat nie burzył się przeciwko naszej polityce? No tutaj paradoksalnie znowu możemy się uczyć od Skandynawów, dlatego że my w Polsce bardzo lubimy takie huczne deklaracje teraz. Budujemy sojusz strategiczny z Niemcami. Budujemy Trójmorze, tak? Tam, nieważne w tym Trójmorzu, to tam nie bardzo coś jeszcze jest, także tam jest kilkadziesiąt projektów polskich i chorwackich, ale zasadniczo to wciąż te państwa Trójmorza się bardziej przypatrują, co z tego wyniknie. No wie, Karpatia jest dość konkretna. No tak, ale często to jest po polskiej stronie, natomiast no Rumunie to nie patrzą, że aż tak, nie są w to aż tak bardzo zaangażowani, jak się nam to wydaje nad Wisłą. Skandynawowie mają do tego zupełnie inne podejście. Znaczy, oni mają podejście, nie ogłaszają żadnych szumnych deklaracji, nie ogłaszają żadnych szumnych formatów współpracy. Popatrzmy, w jakie formaty są zaangażowane w ogóle Szwajcarii. To jest Rada Nordycka, jest te ugrupowania dotyczące bezpieczeństwa. Natomiast to one powstały po kilkunastu latach takiej współpracy z konkretnymi projektami, czyli jest zupełnie inne podejście. To nie jest takie podejście odgórne, że teraz tworzymy format i napełnijmy go treścią, tylko podejście znaczy inaczej. Tworzy pewną treść, a jeśli ta treść nam zacznie tworzyć jakąś budowlę, do tej budowy nadajmy jakąś nazwę. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my nie musimy mówić, że teraz potrzebujemy strategicznego partnerstwa ze Szwecją, chociaż, czy ze państwami skandynawskimi, chociaż to była pewna prowokacja intelektualna na ten raport, no, to taki był zamysł. Ale przecież sam projekt 500+, że my nie musimy mówić, że to jest projekt szwedzki, jeżeli chodzi o rozwiązania drogowe dla transportu publicznego, to my nie musimy epatować tym, że to jest szwedzkie czy skandynawskie, tylko po prostu to wdrażać. Ale rzecz w tym, że epatujemy i nie wdrażamy. No nie, raport z 2016 roku mówiący o bezpieczeństwie w ruchu drogowym jest tam jedno zdanie dosłownie, mówiące o tym, że oficjalną strategią bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce jest wizja zero. Nie było wytłumaczenia, czym jest wizja zero, nie było nawet odniesienia z jakiego pochodzi koncept. To jest najgorszy. Nie, nawet nie piszmy, że to są szwedzkie rozwiązania, tak? Właśnie, bo skoro są negatywne skojarzenia elektoratu z różnych powodów, tak? I historycznych, i ideologicznych. Natomiast my możemy wdrażać rozwiązania właśnie z zakresu szeroko rozwiązanych usług publicznych, bo to jest coś, co w Polsce najbardziej kuleje, a będzie jeszcze bardziej kulało, jeżeli popatrzymy sobie na nasze statystyki demograficzne i to, jak musimy zmienić nasze podejście do osób starszych i niepełnosprawnych, które dzisiaj są zasadniczo wykluczone poza margines społeczny, no w ogóle nie są traktowane jako takie produktywne części społeczeństwa, a mogłyby być tak traktowane, tak jak robią na przykład Holendrzy czy państwa skandynawskie.
I niekoniecznie musi mówić, że to jest od razu implementowanie skandynawskich rozwiązań. Tak? Po prostu, tak jak jest projekt ogłoszony w tej piątce Morawieckiego, jest program Dostępność Plus, no to na Boga, czym to innym jest, jak właśnie realizowanie pewnych sprawdzonych od kilkudziesięciu lat rozwiązań w Holandii czy w państwach skandynawskich, włączenia coraz mocniejszego osób, włączenia w życie społeczne osób niepełnosprawnych czy osób starszych. Tak samo jak zresztą dodatkowe fundusze dla kobiet, które w przeciągu tam bodajże dwóch lat urodzą drugie dziecko, to też jest, że w tym ze Szwecji wzięte. Natomiast rozumiem, że miałoby to wyglądać tak, że po prostu nie mówimy o tej współpracy, tylko współpracujemy po cichu, raczej w tym kierunku, tak? To zawsze jest taka lekcja płynąca dla... bo pytanie, w jakim jesteśmy roli? No, tak, nie, bo to jest... My występujemy w roli ekspertów, publicystów, pewnych twórców opinii, tak? Taka jest nasza rola i my możemy sobie pozwolić na taką opinię. Natomiast, no, ja rozumiem, nie odczuwam... Bo to jest takie pytanie, czy po prostu chcemy, żeby społeczeństwo jakby przybliżyło się do tego, co tu głosimy, że jakby nie trzeba wielkiego partnerstwa i w ogóle zmienić podejście do tej polityki, czy po prostu jakby no robimy tak, elektorat jest jaki jest, więc po prostu działamy po cichu. Znaczy, podprowadzę piłkę może dla Wojtka, jeśli chodzi o transport publiczny, bo to jest bardzo ciekawy przykład. Jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu, gdybyśmy spytali w dużych polskich miastach, jakie działania należy podjąć, żeby rozwiązać problem właśnie zakorkowania miast, podstawowa odpowiedź brzmiałaby więcej dróg, budujemy infrastrukturę. Dzisiaj wydaje mi się, że mieszkańcy dużych miast w Polsce wciąż znajdzie się grupa, która będzie mówiła więcej dróg, więcej infrastruktury. Ale oni spotkali tutaj w Klubie Jelońskim sprzed tygodnia o transporcie publicznym w Jaworznie. I też w tych planach, które są tworzone w Krakowie, pokazują, że takie działania, które mówią nie budujmy więcej dróg, szukajmy innych rozwiązań, które wspierają także mobilność pieszych, mobilność rowerową, czy przede wszystkim transport publiczny. To są przecież rozwiązania, które są stosowane w państwach skandynawskich, czy są stosowane w Holandii. Natomiast nie ma mowy dzisiaj, że to musi być przeszczepione wprost. Tak? Więc wydaje mi się, że taka też postrzeganie, że narzekamy, że jakość usług publicznych w Polsce jest zła, że jakość służby zdrowia jest zła, że jakość edukacji jest zła. I szukamy, czujemy intuicyjnie, że musimy coś zrobić z usługami publicznymi, bo wiele ludzi, których na przykład na usługi prywatne nie stać, jest skazana na usługi publiczne, a te usługi publiczne są fatalnej jakości. I wydaje mi się, że takie oczekiwanie, żeby usługi publiczne, za które płacimy podatki, były po pierwsze dostępne, a po drugie miały wysoką jakość, jest czymś, czym można spokojnie przekonać elektorat, a wtedy można powiedzieć, patrzcie, są kraje, w których te usługi są dostępne, oczywiście kraje bogatsze, ale system jest tak skonstruowany, że te usługi są bardzo dostępne i mają znacznie wyższą jakość, i są zawsze bardziej efektywne, tak? Czyli nie kosztują aż tyle pieniędzy, ile by się nam mogło wydawać. Ja pozwolę nie zgodzić się z tym, żeby ukrywać tę część genetyczną, jeśli chodzi o rozwiązania. To znaczy, z jednej strony faktycznie to, że duża część społeczeństwa, tak mi się wydaje, duża część społeczeństwa ma pewne konotacje z krajami nordyckimi czy Węgrzami skandynawskimi, mówiąc o tym, że są to kraje skrajnie lewicowe, że jest tam socjalizm czy inne tego typu rzeczy. Wynika w dużej mierze od tego, od czego zaczęliśmy dyskusję, czyli czasami bardzo głęboką niewiedzę na temat przyczyn i skutków co bądź tego, co dzieje się w regionie nordyckim. My cały czas żyjemy, mam wrażenie, zatrzymaliśmy się na latach 70., jeszcze przed 73 rokiem, kiedy to w epoce Gierka naciskano na publikacje na temat Skandynawii, dlatego tych publikacji na początku lat 70. było tak dużo. Cały czas żyjemy w takim przeświadczeniu, w takich wyobrażeniach zbiorowych, że ta Skandynawia, kraje nordyckie to taki raj na ziemi, że to w zasadzie tylko Bałtyk nas dzieli. A z drugiej strony dzisiaj, kiedy ta dostępność do artykułów, czy też ogólnie, jeśli chodzi o media, trafiają one do całej rzeszy ludzi, cały czas słyszą o jakichś atakach, użyciu granatów ręcznych, po prostu... Tak, gdzie policja nie wjeżdża. Dokładnie. I po prostu mamy szczątkowe informacje na temat Skandynawii i to wyobrażenie, które zostało zakorzenione jeszcze w latach 70. W związku z tym
wydaje mi się, że troszeczkę powinniśmy większy nacisk położyć na to, co dzieje się w Skandynawii. Osoby, które są na przykład, które mają poglądy prawicowe, czy też bardziej niż prawicowe, nie mówię tu o skrajnie prawicowych, ale też na przykład informować takie osoby, że w tej lewicowej, socjalnej Szwecji pracownicy dostają na rękę pensje wyższe niż w krajach kapitalistycznych, pomimo opłacania tak wysokich podatków. Więc wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim edukować na te tematy, co dzieje się dzisiaj w krajach skandynawskich i później jak najbardziej cyklować te rozwiązania, które chcielibyśmy implementować w Polsce. Właśnie fakt, że to zaplecze eksperckie w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii pracowało nad tymi rozwiązaniami. Mało tego, oprócz gotowych schematów, które możemy oczywiście adaptować w Polsce, możemy się też uczyć na błędach Szwedów, Norwegów czy Niemczech. To jest wartość dodana do oprócz samego rozwiązania, podsunięcia całej strategii rozwiązań, możemy jeszcze się uczyć po prostu na żywym organizmie. Teraz bym troszkę tak przeszedł od innej strony, bo dużo powiedzieliśmy już o tym, jak Polska może się Szwecją inspirować, że może czerpać no nie tylko Szwecją, ale ogólnie państwami nordyckimi, czerpać stamtąd rozwiązania. Natomiast w takim już wymiarze polityki zagranicznej i współpracy, jakby chciałbym tak właściwie o dwie rzeczy spytać. Jaką rolę mogłaby pełnić Rada Nordycka dla Polski? Czy miałoby być to organizacja tego typu dla nas, to Grupa Wyszehradzka? Czy może spełniać jakieś inne role w naszej polityce? No, oraz kwestia ta, która już została poruszona, że w państwach skandynawskich, w państwach nordyckich nie ma euro i te państwa również nie chcą przyjmować euro, a w przypadku Danii to nawet mają traktatowo zagwarantowane, że oni euro nie przyjmą. I jak to, że te państwa są poza strefą euro, może wpłynąć na to, że siłą rzeczy te państwa stają się naszymi sojusznikami w walce o to, żeby nie było Unii dwóch prędkości? Jak bardzo może nam to pomóc w tej walce z tą ideą? Kraje nordyckie i kraje skandynawskie. Czym się różnią? To jest właśnie dokładnie to, o czym mówiłem przed momentem. Cały czas żyjemy pewnymi wyobrażeniami, uproszczeniami rzeczywistości. Kraje nordyckie to są kraje skandynawskie, plus Finlandia i Islandia. Tutaj w raporcie również to, co mnie bardzo kłuje w oczy, to właśnie traktowanie synonimicznie krajów nordyckich i krajów skandynawskich. Gdybyśmy pojechali do Norwegii i powiedzieli, że do krajów skandynawskich należy również Finlandia i Islandia, to bardzo by się na nas obrazili. W związku z tym... To jest w raporcie wyjaśnione w wprowadzeniu, że dlatego, że tak, jest synonimicznie. Jest oczywiście uzasadnienie. Z tym, że ja pozwolę sobie z tym nie zgodzić. No, w sumie tak, ale no, w Polsce faktycznie ciężko te pojęcia od różnic są traktowane tak, jak to samo. Tak. Jestem ciekaw, co ty wiesz, dobrze, że chciałbym najpierw zapytać. Nie, to ja powiem tak, no bo jeśli chodzi o Radę Nordycką, to ja mam wrażenie, że my postulujemy tam w raporcie, że Polska stała się państwem obserwatorem, tak? Czy takim uczestnikiem tych spotkań. Wydaje mi się, że nie ma sensu czy oczekiwania, żeby oczekiwać więcej, że Polska dołączyła do Rady Nordyckiej. To też wydaje mi się, nie ma takiej potrzeby dzisiaj, żebyśmy teraz tworzyli nowe formaty współpracy, które nie będą wypełnione treścią. Bo niczego tak nie potrzebujemy, jak właśnie raczej treści, a nie znowu pewnych formatów takich ogólnych. Jeżeli chodzi o kwestię euro, to jest sprawa dość skomplikowana i bardzo rozwojowa. Ten raport powstawał wiosną zeszłego roku, czyli minęło 12 miesięcy i w tym czasie sporo się wydarzyło. Bo po pierwsze we Francji wygrał Emmanuel Macron, po drugie w Niemczech mamy jednak nieco inną koalicję niż się spodziewaliśmy, że będzie. Trochę inaczej się potoczyła sytuacja we Włoszech, niż można było jeszcze przewidywać przed 12 miesiącami. Ta sytuacja jest dynamiczna. Faktycznie przed rokiem można było podejrzewać, że Niemcy prędzej czy później, ale będą musieli przystać na propozycje francuskie stworzenia Unii Transferu. I takie głosy się już pojawiały. Już pojawiły po spotkaniu takiej grupy Formidable Four, które odbyło się na Wersalu w marcu 2017 roku, gdzie kanclerz Merkel niechętnie, ale jednak przystała na propozycje Hiszpanii, Włoch i Francji, żeby rozpocząć rozmowę w ogóle nad jakąś formą Unii Transferów, czyli
specjalnego budżetu tylko dla strefy euro, dla ministra finansów strefy euro. I takie deklaracje pojawiały się w kampanii wyborczej i ze strony kanclerz Merkel, a zwłaszcza ze strony Martina Schulza, czyli głównego kandydata kanclerza strony SPD. No, nikt się nie spodziewał, że ta pozycja SPD będzie tak dramatycznie słaba. Oni co prawda nie są w koalicji, ale paradoksalnie oni są słabsi niż gdyby byli w partii opozycyjnej ze znacznie lepszym wynikiem. To jest pewien paradoks. No i dzisiaj, jeżeli popatrzymy sobie na te pomysły Unii Europejskiej i jej rozwoju, które zgłaszał prezydent Macron, a które później pokazały się w projekcie planu dla Europy przedstawionego przez Jean-Claude Junckera w grudniu zeszłego roku, czyli planu de facto budowy Unii politycznej, w której mamy także pewną nie tylko Unię monetarną, ale także Unię fiskalną do 2025 roku, że te plany są dzisiaj planami nierealnymi i wydaje się, że wszyscy już mają tego świadomość. I jeżeli popatrzymy sobie na te obecne dyskusje o budżecie Unii Europejskiej, na które czekamy na ogłoszenie w przyszłą środę, będzie pierwszy projekt Komisji, to pojawiają się tam dwie bardzo specyficzne polskie informacje. Pierwsza jest taka, że będzie warunkowość środków z perspektywy zasady praworządności. I o tym się mówi od dawna i to jest niemal pewne, że tak będzie. Zwłaszcza, że tam są trzy możliwości głosowania tych warunków, to będzie, że albo decyduje komisja samodzielnie, albo decydują państwa członkowskie, ale też jednomyślnie, albo decydują państwa członkowskie poprzez zdecydowaną większość. Jeżeli ta trzecia opcja wygrałaby, a ona jest najbardziej prawdopodobna, wtedy Grupa Wyszehradzka nie jest w stanie zablokować takiego rozwiązania, czyli mówię Polska i Węgry. Więc praworządność najprawdopodobniej w tym budżecie się znajdzie. Natomiast to, co jest ciekawsze chyba z perspektywy także strefy euro i tej Unii Dwóch Prędkości, która miałaby bazować na tych krajach członkowskich strefy euro i tych krajach, które są poza strefą euro, to wydaje się, że te propozycje dotyczące polityki spójności, która do tej pory trafia do państw naszego regionu i miała trafiać do państw naszego regionu, ponieważ bazowana do tej pory była na wysokości PKB per capita i to było 70% średniej unijnej, tak rozszerzenie kryteriów uznawalności państw, które mogą ubiegać się o pieniądze z polityki z Funduszu Spójności, o takie kryterium jak bezrobocie wśród młodych, oznacza, że nagle środki z polityki spójności będą mogły także szerokim strumieniem popłynąć do Hiszpanii, do Portugalii, do Grecji, do Włoch. I to jest w jakimś sensie rekompensata Niemiec dla tych państw południa, które dzisiaj tracą z powodu członkostwa w strefie euro i tych nierównowag w strefie euro. Czyli Unia transferów nie, oddzielny budżet dla strefy euro nie, Unia dwóch prędkości nie, i o tym decyduje dzisiaj Berlin, a nie na przykład Paryż. Natomiast Berlin w zamian za, tak to czytam przynajmniej, w zamian za to, że nie zgodzi się na Unię transferów, czyli de facto Unię dwóch prędkości na tych strefie euro i tych poza strefą euro, po to, żeby nie wypchnąć państw naszego regionu, bo to też jest w interesie niemieckim, no to po to jest ta polityka spójności dla państw południa. I w tym kontekście, bo ja troszkę przedłużyłem ten wstęp, ale w tym kontekście no to ryzyko powstania Unii dwóch prędkości wokół strefy euro jest już mniejsze. Więc w tym kontekście dzisiaj, tak jak już 12 miesięcy temu, to wsparcie Szwedów i Duńczyków było dla nas bardzo ważne. Tak dzisiaj ono jest mniej istotne, bo mamy sojusznika w Berlinie, tym bardziej, że no jednak istnieją te dysproporcje, jeśli chodzi o podejście do kwestii praworządności. Więc tutaj na Szwecję i Danię nie bardzo możemy liczyć. Chociaż gdyby pojawiły się takie pozycje, to Niemcy bardzo chętnie będą korzystały ze wsparcia takich państw jak Szwecja, czy takich państw jak Dania, czy takich państw jak Holandia, po to, żeby ich ustami zabijać propozycje francuskie. Zresztą do tej pory często było tak, że to, co Niemcy myślą, a czego nie mogą powiedzieć, mówili Holendrzy, tak? I możliwe, że tak będzie też Polska tego nie będzie mówić, ponieważ nie jest niewiarygodnym partnerem na przykład dla Emmanuela Macrona, ale gdyby już te postulaty, które Niemcy chcą mówić, wygłaszali Szwedzi czy Duńczycy, no to wtedy Francuzom trudniej byłoby się im przeciwstawić. Więc jeżeli interesy polskie i niemieckie są w jakimś sensie zbieżne, Niemcy nie mogą tego powiedzieć, a polski głos nie będzie wysłuchany, to wtedy pozycja Szwecji i Danii, po to, żeby oni byli po naszej stronie, no byłaby czymś ważnym. Natomiast no, umówmy się, kto prędzej zachęci Szwedów do współpracy, Niemcy czy Polacy? No, to jest pytanie chyba retoryczne. Tak, tylko tu jest kwestia pytania, czy powinniśmy patrzeć na to tylko w perspektywie takiej krótko- i średnioterminowej, czy jednak nie brać pod uwagę, że wystarczy jakaś zmiana władzy w Niemczech,
I wtedy tego sojusznika potrzebujemy bardzo gwałtownie. Czyli w razie, gdyby władza w Niemczech, taka jest teza. Tak, no bo z tego, co tutaj zostało powiedziane, no to cała nasza nadzieja opiera się w tym, że no obecnie Niemcy nie chcą tej Unii dwóch prędkości, no ale no to jest takie osadzenie się na jednym zabezpieczeniu, że wystarczy, że w Niemczech coś się stanie, zmieni się front polityczny i właściwie nie mamy żadnej gwarancji zabezpieczenia przed Unią dwóch prędkości. To jest chyba bardzo specyficzny moment w historii Unii Europejskiej, bo rzeczywiście pierwszy kraj tak de facto odszedł, nie licząc bodajże Wysp Owczych. Grenlandia w 75. Grenlandia, przepraszam, tak. I nie tylko poprzez wzgląd na sam Brexit, ale też sytuację wewnątrz krajów. W przypadku moim skupiam się na krajach skandynawskich, czy też szerzej nordyckich. W Danii premier pochodzi z partii, która w wynikach uzyskała trzeci wynik. To jest gabinet mniejszościowy, on jakoś się trzyma w Danii. W Szwecji... Ale oni mają dość dużą tradycję jednak tych gabinetów mniejszościowych. Tradycja to jedno, a stabilne rządy to też drugie. Aczkolwiek to jest faktycznie godne nie tylko uwagi, ale i pochwały, że w takich warunkach potrafią sprawnie rządzić. W Szwecji mamy do czynienia z rosnącą siłą szwedzkich demokratów, to znaczy przez inne ugrupowania szwedzkiej sceny politycznej, ta partia jest wyginana jako skrajna prawica. W 2014 roku, pod koniec tego roku, wszystkie partie z Riksdagu zablokowały w ogóle. Riksdagu, czyli parlamentu szwedzkiego, tak? Dokładnie, to tak, Didaskalia. Zablokowały jakiekolwiek działania, po prostu podpisały dokument, który ma izolować szwedzkich demokratów, tak aby w żaden sposób nie mieli de facto żadnego wpływu na to, co się dzieje w Szwecji. Ci szwedzcy demokraci są obecnie trzecią siłą, biją się cały czas z moderatami, czyli z centroprawicą o to drugie miejsce. Pierwsi są socjaldemokraci, także te rządy też nie do końca są stabilne na to. Tak, tylko pytanie, czy zagrożenie szwedzkich demokratów to jest zagrożenie, że Szwecja chce wejść do euro? Jednak chyba nie. No tak, no w programie szwedzkich demokratów jakieś pejoratywy dotyczą przede wszystkim kwestii imigrantów, ale również pogłębiania współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. Także ze strony szwedzkich demokratów takiego zagrożenia raczej być nie. Nie ma na horyzoncie możliwości wejścia Szwecji do strefy euro, zresztą podobnie jest z Danią. Ale wracając do tematyki niemieckiej, bo... Znaczy z Danią to jest jeszcze opt-out. No tak, no tam nie ma takiej opcji, ale jest to jest ciekawe. Będzie to jedyny kraj z taką kraju. Dlatego, że ja trochę powiedziałem o Niemczech, a mamy rozmawiać dzisiaj o Skandynawii, czy szerzej o państwach nordyckich. No ale wspominajmy, że to są, mówimy o państwach basenu Morza Bałtyckiego i Niemcy też są bardzo ważnym graczem, na który także państwa nordyckie patrzą. To nie jest tak, że Niemcy są tylko tak ważnym partnerem handlowym dla Polski. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z Brexitem i troszeczkę trzeba będzie przetasować sojusz. Oczywiście, więc Niemcy też to wiedzą. Jeżeli chodzi o... Ja się aż tak bardzo tego zwrotu w Berlinie nie obawiam z tego prostego powodu, że dzisiaj w Niemczech nie ma... No, praktycznie nie ma żadnej siły politycznej poza dogorywającym SPD, które byłoby gotowe do poparcia postulatów francuskich czy postulatów południa Europy dotyczących Unii Transferów. Na pewno nie będzie chciało CDU, zwłaszcza ze względu na CSU, czyli tą bawarską partię siostrzaną. Takich pomysłów zdecydowanie nie popiera FDP. Takie pomysły mogliby poprzeć Zieloni, ale to też warunkowo, na pewno taki pomysł nie poprzedł alternatywa dla Niemiec. Więc nie wydaje mi się, żeby możliwa była taka koalicja dzisiaj SPD i Zieloni, bo to jest jedyna koalicja, która zgodziłaby się na poparcie pana Macrona. I to jest science fiction, to jest political fiction, absolutnie. Dojść do władzy takiej koalicji w perspektywie najbliższych 20 lat. Tak?
Więc tutaj bym się tego nie obawiał. Oczywiście mogą być inne elementy dotyczące na przykład wypchnięcia Polski poza taki pierwszy krok integracji i faktycznie dzisiaj widać pewien rozdźwięk. I ja chętnie bym też posłuchał, jak to wygląda w Szwecji, ale czy w innych państwach nordyckich. W Niemczech jest pewien rozdźwięk, bo niemiecka elita, czy niemieckie elity i polityczne, i takie akademickie, eksperckie, zdają sobie sprawę, że przyszłość Niemiec jest, oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, uzależniona od współpracy z państwami Grupy Wyszehradzkiej i w ogóle szerzej państwami naszego regionu. I pomimo faktu, że niemieckie społeczeństwo jest wobec Polski nieprzychylne, to też jest napędzane przez pewną taką atmosferę medialną w głównej niemieckiej, w niemieckich tytułach prasowych czy w stacjach telewizyjnych. I to jest problem dzisiaj dla niemieckiej administracji, ponieważ oni muszą szukać zbliżenia z Polską, czego elektorat ich nie chce, ale niemiecki elektorat jeszcze bardziej nie chce ulic transferu. To znaczy niemiecki elektorat, jakby sobie wzięli takiego, nie wiem, Heinza ze Stuttgartu, no to on niekoniecznie będzie chciał płacić wydatki socjalne na rzecz, nie wiem, robotnika, który mieszka pod Bari w południowych Włoszech. Więc tutaj elektorat to jest jedno, jest faktycznie niezbyt przychylny, zwłaszcza po tej dobie Orbana i Kaczyńskiego, nastroje takie antypolskie, antywęgierskie, w ogóle antyśrodkowoeuropejskie, ale narastają w niemieckim społeczeństwie. Ale z drugiej strony mamy elity, które rozumieją konieczność współpracy z Polską. I teraz no, ja bym też chętnie usłyszał, jak to wygląda po stronie państw nordyckich, czy jest też taki rozdźwięk między społeczeństwem a elitami, tak? Jeżeli chodzi o percepcję współpracy w ogóle z państwami naszego regionu, bo to nie chodzi tylko o Polskę. No tak, to troszeczkę odchodzimy od tej tematyki polsko-skandynawskiej, bo tutaj troszeczkę też Niemiec się pojawia. Znaczy, no, mowa o elitach politycznych i o społeczeństwie. O społeczeństwach, tak jak zresztą zostało to też zarysowane w raporcie, w tych społeczeństwach mniejszość polska jest bardzo duża, bardzo liczna. W związku z tym to też jest pewien rodzaj również presji ze strony tych mniejszości, a jak wiemy, w krajach nordyckich mniejszości mają bardzo wiele do powiedzenia i są bardzo mocno chronione. Także jeśli chodzi o rozsiew, to właśnie to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ znaczy społeczeństwo swój głos oddaje w wyborach. I politycy w Szwecji, Danii, czy Norwegii, czy też Finlandii są takim elementem, że rzeczywiście trzymają się założeń, które przedstawili przed wyborami. W związku z tym, jeśli socjaldemokraci chociażby wcześniej z premierem Löfvenem na czele zarysowali swój program jako chęć głębszej integracji europejskiej, co widać chociażby po działaniach rządu szwedzkiego, i ścisłej współpracy z Macronem, bo tych spotkań było się już 4 albo 5, czy to w Sztokholmie, czy w Paryżu. Tu też należy wspomnieć o tym, że poprzednia prezydentura François Hollande nie zaowocowała żadną wizytą francuskiego prezydenta w Sztokholmie. Także to ożywienie relacji z Francją. No właśnie, z jednej strony może świadczyć o tym, że Szwedzi chcą lepszej integracji. To jest też być może kwestia zręcznej polityki Emmanuela Macrona. Też, jak najbardziej, bo tam bardzo często jest mowa o zmianach klimatycznych, o polityce związanej z klimatem. I to jest właściwie oś obecnych relacji Francji ze Szwecją. Także to, że Szwedzi, tutaj się podniosę do tych Szwedów, chociaż oni też czasami diametralnie prowadzą inaczej politykę niż Łuczycy czy Norwegowie. Szwedzi balansują na linię. I to w relacjach dyplomatycznych w polityce zagranicznej zawsze balansują na linię. Nie lubią jasno się określać. Lubią w każdym możliwym miejscu pozostawiać po sobie dobre wrażenie. I nie jest to potrzebne. Żaden konflikt. W związku z tym, no właśnie, czy to jest partner, też tak szerzej to ujmując, czy to jest dobry partner do tworzenia Trójmorza, też jest możliwe.
właśnie, pytanie, czy to musi być bardzo twardy sojusz, tak? Bo znowu, sojusz strategiczny, jakiś trójkąt, wielokąt, wielobok, tak? To są pojęcia, które no, pewnie w samej Szwecji czy w innych państwach nordyckich one będą raczej spotykały się z zrozumieniem albo z jakimś taką no, zdziwieniem. A Polska z zachwytem, tak? To my lubimy się strategicznych partnerów, chociaż nie widzę z tego strategicznego partnerstwa wynika, mamy strategiczne partnerstwo z Chinami, z Rumunią. W polityce zagranicznej Polacy bardzo lubią też geometrię. Tak, natomiast w jakimś sensie to podejście szwedzkie czy w ogóle nordyckie, one jest, z różnych powodów, ono jest podobne do podejścia brytyjskiego. I są też dzisiaj wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ono tworzy dla państw skandynawskich pewne szanse, też pewne zagrożenia, no bo jednak tracą pewnego sojusznika w takim podejściu do spraw europejskich. Tracą hamulcowego w Unii Europejskiej, hamulcowego przed zapędami francusko-niemieckimi. Który wcześniej musieli hamować, ponieważ zawsze mieli Brytyjczyków, tak? I dzisiaj są wystawieni na pierwszy ogień, tak? Znaczy na pierwszym, że zawsze łatwiej jest tak, no bo Grupa Wyszehradzka ma dzisiaj taką gombrowiczowską gębę tych, którzy tutaj blokują wszystko w Unii. Więc do prędzej czy później no, państwa nordyckie, no, które przeżywają swoje problemy, przecież Finowie dzisiaj są też w epoce, w zasadzie bez wzrostu gospodarczego, na wysokim poziomie, ale w jakiejś stagnacji gospodarczej. Mówi się też o Finexicie, przynajmniej wyjściu w Finlandii ze strefy euro. Takie postulaty padają w samej debacie publicznej w Finlandii. To też nie jest tak, że przecież te państwa są takie bardzo zdrowe, proeuropejskie. Z jakiegoś powodu one no jednak mają taki status półperyferiów europejskich. Godzą się z tym nawet z powodów takich geograficznych. Więc to jest jeden element. Drugi jest taki, że chociaż mamy wrażenie, że Skandynawii ciężko jest nie dotknąć problemu niemieckiego i ciężko jest nie dotknąć problemu francuskiego, dlatego że no, dzisiaj wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej, która ma no, nieco inną dynamikę niż taka klasyczna organizacja międzynarodowa, bo Unia to jest już dzisiaj coś więcej niż tylko taka klasyczna organizacja międzynarodowa. Mamy pewne twory, które są już ponadrządowe, w których obecne są w tych formatach i Polacy, i Skandynawowie, i inne państwa. I dzisiaj wyraźnie widać, że w takim triumviracie europejskim Londyn, Paryż, Berlin, no Londyn nagle zniknął, zwłaszcza za czasów Blaira, bo Blair miał takie też ambicje, żeby wejść mocniej w Europę, po Blairze, to znaczy Cameron'a to troszkę też ma dalszy plan, a do dzisiaj już tego w ogóle nie ma. Francuzi nie kreowali polityki europejskiej no, praktycznie od czasów Chiraca. Czasy rządów Hollande'a to były czasy naprawdę słabości polityki europejskiej Francji. I dzisiaj wydaje mi się, że Macron, który jest często niedoceniany także nad Wisłą, jeżeli chodzi o jego umiejętności polityczne i wystarczy uważać na sondaże we Francji. I, wygrał wybory z 60% głosów Marine Le Pen 40% i wszyscy wieszczyli. Nawet więcej troszkę. Ale jeśli spadnie, mu spadnie, zacznie reformy, mu spadnie. I faktycznie spadło mu do 40% jesienią zeszłego roku. Ale się utrzymuje. Jeżeli popatrzymy sobie na politykę zagraniczną w Unii Europejskiej, to Macron często wyprzedza Niemcy. Jego wycieczki po Europie Środkowo-Wschodniej w sierpniu zeszłego roku, jego wyprawy do państw nordyckich, wreszcie jego wczorajsza wizyta w USA, zobaczmy, zawsze jest tam, gdzie jest Macron, później leci Merkel, tak? Merkel za chwilę będzie w Nowym Jorku. Merkel wizytowała państwa Środkowo-Wschodniej. Bliski Wschód sobie odpuściła. Ale żałuję, tak? I dzisiaj teraz mowa w niemieckich mediach, że Niemcy mogły wziąć udział w tym ataku brytyjsko-francusko-amerykańskim w Syrii. Więc Niemcy mają poczucie tego, że dzisiaj Francja przechodzi do wyraźnej ofensywy. No i Szwecja jest tego świetnym przykładem. No, jeżeli do tej pory państwa skandynawskie były tak, nieformalnie hamulcowymi przed tymi pomysłami silniejszej Europy, tej Unii prędkości. No też pamiętajmy, że Szwecja, czy Finlandia, czy w ogóle państwa nordyckie są sztandarowym przykładem tej Europy Północy, która jest w kontrze do Europy Południa. Więc dzisiaj te zabiegi Macrona po to, żeby przeciągnąć się do nas w stronę, właśnie w oparciu o taką miękką grę, o kwestie polityki klimatycznej, tak? Ekologicznej. To są takie rzeczy, które no, znajdują przychylność, tak? Czy znajdują tutaj poklask po stronie partnerów skandynawów. Jest to rzeczywiście, znaczy Skandynawowie nie lubią się jasno określać, nie mówiąc wprost, to znaczy
Wyjątkiem jest tutaj 2015 rok, to wspólne oświadczenie krajów nordyckich, gdzie oni jasno nakreślili, że to Rosja jest największym zagrożeniem. To jest ewenement. Zazwyczaj prowadzą taką politykę właśnie opartą o takie miękkie kwestie, typu właśnie ekologia, jakieś zadania proekologiczne, ale poprzez podpisywanie tych wszystkich zobowiązań, na przykład zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czy też wygaszania sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi, to jest typowo skandynawski, nordycki sposób na określenie się w porządku obecnie europejskim, czy też globalnym. Przesunęliśmy się bardzo w tej dyskusji na zachód, więc może teraz tak dla równowagi postaram się przynajmniej przesunąć dyskusję nieco na wschód. Bo jednym z takich przykładów, właściwie sztandarowych można by rzec, współpracy tej polsko-szwedzkiej była inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, którą Szwedzi bardzo ochoczo wsparli. Więc ja bym tutaj chciał się spytać, w jaki sposób być może, czy to nie w ramach Unii, a może w ramach Unii, Polska i kraje nordyckie mogłyby współpracować właśnie w wymiarze tej wschodniej granicy, być może Ukrainy, nowych państw. I też co stoi za tym, że, bo przyznam się, zawsze mnie to nurtowało, a nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na przykład, dlaczego w ogóle Szwedzi Partnerstwo Wschodnie tak ochoczo wsparli? I czy w państwach nordyckich możemy znaleźć szerszy nurt dla takich spraw, które Polska mogłaby wznosić, czy to jest raczej jednorazowy przypadek? Jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, wczoraj podczas debaty również mieliśmy okazję momencik na ten temat porozmawiać. Tutaj generalnie chodziło o Partnerstwo Wschodnie lata 2006-2014. To był okres rządów partii prawicowych w Szwecji, co się na przestrzeni ostatnich 80 lat dosyć rzadko zdarza. I to była konieczność określenia pewnych pryncypiów w prowadzeniu polityki, bo to 2007 rok, po wyborach. Ten centroprawicowy, czy też prawicowy wręcz, ówczesny rząd z moderatami na czele i z premierem Fredrikiem Reinfeldtem, chciał również pokazać, zwrócić Szwecję ku takiemu bardziej aktywnemu uczestnictwu w Unii Europejskiej. Stąd poparcie dla tej idei polskiej, tego Partnerstwa Wschodniego. Ale oprócz tego faktu jeszcze należy pamiętać o tym, że ówcześni ministrowie spraw zagranicznych, Radosław Sikorski i Karl Bildt, to prywatni przyjaciele. Więc im bardzo łatwo było dogadać kwestię właśnie Partnerstwa Wschodniego. Jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie dzisiaj, znowu Brexit należy przywołać i znowu te orientacje... Jednak orientacje na Niemcy, ale już zaraz przejdziemy na wschód, ponieważ Niemcy, no mówiąc wprost, nie mają nic przeciwko współpracy z Rosją, pomimo zapewnień, pomimo sankcji, pomimo wsparcia działań, które mają podważyć w jakiś sposób Rosję. Nord Stream 2 powstanie, czy to się komukolwiek podoba, czy też nie. Także Niemcy jako zwolennicy współpracy z Rosją, oni poniekąd wstrzymują tę politykę wschodnią, ponieważ Szwecja, która musi odnaleźć się w nowych warunkach Unii Europejskiej, no, stawiając na jeszcze głębszy sojusz z Niemcami, jednocześnie też musi wygasić troszeczkę tę ideę Partnerstwa Wschodniego, żeby nie drażnić Rosji, skoro to z kolei bardzo dobrze współpracuje się Niemcy. No to ja tutaj się akurat nie zgodzę. To też czasem dobrze mieć pewną polemikę. Dlatego, że Partnerstwo Wschodnie, rok 2009, to jest taki... Ten projekt dlaczego jest ważny? Dlatego, że w Unii... Dlatego, że jest ważny, to nie, ale on jest ważny, dlaczego jest ważny? Ważny jest dlatego, że ma strukturę i ma budżet. Czyli w Unii Europejskiej coś już ma budżet, nieważne, co by się paliło i waliło, to gdzieś to się tam już dzieje na europejskich korytarzach, tak? Więc to już jest. To już jakoś jest siłą inercji, to będzie działało. To już jest ogromny sukces. Nieważne tego, że powiemy, że Partnerstwo Wschodnie dzisiaj nie działa, ale sam fakt, że taka struktura istnieje w ramach instytucji Unii Europejskiej, to już jest jej sukces. I teraz
To oczywiście był projekt polski, tak? To był projekt polski. Natomiast Polska nie miałaby szansy, żeby ten projekt przeforsować na arenie europejskiej. I tutaj te relacje osobiste Rozmawia się Polskiego i Karola Bildta, jednego z najbardziej antyrosyjskich polityków europejskich. Jeżeli poczytamy sobie wypowiedzi Karola Bildta, to jest polityk, który nie ma żadnych wątpliwości co do realnych czy prawdziwych intencji Władimira Putina. I tych wypowiedzi naprawdę jest wiele. Możemy tak czytać na historycznie, od 90. na 80. Karola Bildta, który był politykiem bardzo takim euro, czy rosyjorealistycznym, co się rzadko zdarza, nawet w Skandynawii. Potrafi odnaleźć się w tej polityce siłowej, tak, czego tej umiejętności nie mają politycy młodego pokolenia. Tak, no i o tym politykach powiem, za chwilkę do nich dojdę, ale to jest zasługa i Sikorskiego, i Bildta, ale trochę jest tak, że Partnerstwo Wschodnie, i to jest moja hipoteza, jest pomysłem niemieckim. Pomysłem niemieckim po to, żeby wesprzeć także realizację niemieckich interesów w naturalnej strefie wpływu, w tym, co jest pomiędzy Niemcami i Rosją. Nie tylko poprzez niemieckie pieniądze, ale także poprzez pieniądze europejskie. Ale ponieważ Niemcy nie chcieli drażnić Rosji, żeby ten projekt popierać, wygodniej było to zrobić rękami Szwedów, jako tego partnera takiego bardziej wiarygodnego, bo wiadomo, że Polska tego chciała. To jest pierwszy element. Natomiast sytuacja w Niemczech się zmienia. I tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na tych tradycyjnych Russland Versteher, czyli tych takich polityków rozumiejących Rosję, którzy mieli taką wizję niesienia kaganka demokracji do Rosji, to się w Niemczech zmienia. Ja uważam, że Nord Stream 2 nie powstanie. Ponieważ nie ma dzisiaj już żadnej siły politycznej poza dogorywającym SPD, które by tego chciało. Nawet więcej, w samym SPD to jest tylko głos starszego pokolenia jeszcze, które odchodzi. To młode pokolenie wraz z Heiko Maasem, wiceministrem spraw zagranicznych, oni już zupełnie nie rozumieją, jak mają tłumaczyć sens tej drugiej nitki gazociągu północnego. I moim zdaniem tak symptomatycznym był fakt, kiedy kanclerz Merkel od lat mówi, że Nord Stream 2 to jest projekt biznesowy. I wszyscy niemieccy dyplomaci, że to jest projekt biznesowy. Natomiast podczas spotkania w Kijowie, przed 2 tygodni, kanclerz Merkel powiedziała, że oczywiście Nord Stream 2 jest projektem politycznym. I to jest jedno zdanie, to znaczy absolutna rewolucja w niemieckiej polityce ostatnich dekad. I w tym sensie uważam, że nie ma dzisiaj możliwości tak naprawdę budowy tego gazociągu, co nie oznacza, że to oznacza od razu rewitalizację Partnerstwa Wschodniego, bo o to będzie niezwykle trudno. Raczej nie mamy tu szukać dzisiaj pomocy ze strony Szwecji, dlatego że, tak jak tutaj już Wojtek wspomniał, szwedzcy politycy tego młodego pokolenia, nawet jeżdżąc po państwach, nie chodzi o Rosję, tak, ale jeżdżąc po tych państwach członkowskich Partnerstwa Wschodniego, typu Azerbejdżan, typu Armenia, typu właśnie Gruzja, wykazują się dość sporą naiwnością. Tak? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że te państwa to są państwa, może nie autorytarne, ale z jakimś takim dużą dozą autorytaryzmu, jak popatrzymy sobie na Azerbejdżan, na Armenię. To są państwa, które umieją doskonale balansować na linii, tak? Czerpać korzyści i ze współpracy z Chinami, i ze współpracy z Turcją, i ze współpracy z Rosją, i ze współpracą z Unią Europejską. I tutaj one są bardzo, bardzo sprytnymi politykami i to wymaga jakby takiego dużego sprytu w podejściu. Natomiast niestety politycy szwedzcy i w ogóle politycy nordycy, no czasem też politycy polscy, są zbyt naiwni i przyjmują na wiarę pewne deklaracje tych polityków, którzy robią to tylko dla pewnego osiągnięcia pewnego celu. Podobnie jest z Bałkanami, bo podobna sytuacja jest w Serbii, jest w Czarnogórze, jest w Macedonii. Natomiast to, co, jeżeli mamy mówić o Szwecji, to na pewno możemy się uczyć od Szwecji i tych państw nordyckich, a może nawet bardziej od Norwegii niż od Szwecji, umiejętności działania w takich państwach, które są naturalnym kierunkiem, ja użyję takiego szumnego słowa, ekspansji polskiej polityki zagranicznej. I te dwa kierunki są jasne, są Bałkany Zachodnie, właśnie państwa Partnerstwa Wschodniego. I tutaj możemy się dużo uczyć od Norwegów i Szwedów, ponieważ oni zbudowali sobie pewne narzędzia, nie polityczne, ale takiej współpracy rozwojowej, która tak naprawdę ona ma kluczowe znaczenie, ponieważ ona poprawia jakość życia obywateli i ona w ogóle tworzy kontekst do współpracy politycznej. I ja wiem, że w tych państwach nie da się niczego zrobić bez tej zgody na szczeblu politycznym. Tak? Znaczy, że nie ma co robić współpracy z Białorusią na przykład poprzez taką współpracę biznesów małych, bo tutaj musi być zawsze zielone światło Łukaszenki, a około Łukaszenko to zielone światło w jakiejś dużej firmie, to ci mali, jak zobaczą, że duża firma ma zielone światło od Łukaszenki, to zaczną współpracować.
Natomiast Norwegowie i Szwedzi umieli sobie wypracować takie modele pomocy rozwojowej dla państw bałkańskich i także dla państwa Partnerstwa Wschodniego i dla Ukrainy, z których Polska mogła by korzystać, ponieważ my, nasze doświadczenia z pomocą rozwojową są no, bardzo niewielkie i my jesteśmy absolutnie bezradni, nawet jeżeli mamy pieniądze, które chcemy wydać na wsparcie dla Ukrainy czy wsparcie dla Białorusi, to nie wiemy. W takim razie może przejdziemy do kwestii, która już została poruszona. Został poruszony Nord Stream, to jest kolejna kwestia, która jakby łączy nas z naszymi północnymi sąsiadami z Zabałtyku. Natomiast jest jeszcze Baltic Pipe i ja wiem, że to jest temat, o którym można by zrobić oddzielne spotkanie, ale jak panowie by widzieli właśnie współpracę w tej dziedzinie, czy to będzie jakiś duży przełom we współpracy, czy to jest dla nas aż tak bardzo ważny projekt i jak to generalnie może no, wpłynąć zarówno na sytuację tam energetyczną, jak i dalszą współpracę między państwami? Jeśli chodzi o Baltic Pipe, czy też całą bramę północną tak zwaną, znaczy przede wszystkim każda dywersyfikacja źródeł energii jest dla nas jak najbardziej pożądana. To może być jak najbardziej katalizator bliższej, takiej bardziej ścisłej współpracy pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi. Tak, na wszystkich sobie. To przede wszystkim może być też pewnego rodzaju faktycznie sposób na staranie się o dołączenie do Trójmorza, które my określamy Trójmorzem. Skandynawowie woleliby nie nazywać tego wprost Trójmorzem, tylko zacieśnieniem właśnie relacji z Polską. Na pewno to się też odbije na chociażby współpracy firm, bo to nie jest tylko tak, że są to firmy, które zajmują się przesyłem gazu ze złóż norweskich poprzez terytorium Danii. To są też firmy, które będą podwykonawcami tego gazociągu. Jeśli chodzi o jakąś szerszą współpracę, to szczerze mówiąc czas pokaże, bo nigdy nie wiadomo, co ta budowa takiej infrastruktury akurat czym może poskutkować. No ale ona jest o tyle potrzebna, że dzisiaj to są takie rzeczy, o których się bardzo rzadko mówi. Natomiast w ostatnich latach, po 2010 roku, czyli jeszcze rządów Platformy, więc to nie była kwestia taka politycznej, czy kwestia praworządności, inwestycje państw kanadyjskich w naszym kraju zaczęły stopniowo maleć. I teraz powodów pewnie możemy znaleźć kilka, ale jeden z powodów, który się rzadko zwraca uwagę, jest kwestia mocy energetycznej, które Polska ma na północy. Znaczy nie da się budować dużych zakładów przemysłowych dzisiaj na północy, ponieważ nie mają zaopatrzenia w energii, ponieważ większość elektrowni jest raczej na południu kraju. Więc szukanie nowych, no, mowa o elektrowni atomowej na przykład na Pomorzu, czy dodatkowe źródła energii, które są bliżej północnej części Polski, to już jest pewne wsparcie także dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze strony Szwecji, bo to nie jest tak, że Szwecja czy inne państwa nie są zainteresowane tym, żeby tu inwestować, bo przecież oni mają świadomość, że są wciąż rynki jednak rozwijające się, dające relatywnie wyższe stopy zwrotu, to jest ten czysty biznes, a oni też potrafią liczyć. Natomiast do dzisiaj istnieją pewne ograniczenia, nawet nie na rzeczy polityczne, bo o nich jest łatwo mówić, ale to nie ma też nawet do czysto właśnie rynku mocy, którego tej mocy dzisiaj w Polsce północnej nie ma. To jak też możemy rozmawiać z naszymi partnerami z państw bałtyckich, czyli Litwą, Łotwą i Estonią, bo to jest też nasz wspólny problem w tym obszarze Bałtyku Południowego, właśnie kwestie elektroenergetyczne. Więc z pewnością budowa takich projektów, jak cała brama północna, właśnie ten stricte Baltic Pipe i rozbudowa takich projektów, no, ona zawsze służy dobrze. Jak powiedziałem na początku, współpraca ze Skandynawii jest, czy z Nordykami jest dla Polski potrzebna. Potrzebujemy mieć innych sojuszników w Unii Europejskiej. Także dlatego, że Szwecja jest skojarzona jako biały człowiek Unii Europejskiej, a Czechy czy Węgry niekoniecznie. Tak to wciąż pokutuje. Więc posiadanie takiego partnera po swojej stronie jest czymś dobrym. Natomiast, żeby go mieć po swojej stronie, to trzeba zrealizować kilkadziesiąt
wspólnych projektów, a nie zadeklarować teraz strategiczne partnerstwo. I taki projekt właśnie jak projekt Wałę Północnej jest jednym z takich projektów bardzo regionalnych, które mogą dotykać współpracy na bardzo niskim szczeblu, właśnie podwykonawców, małych firm z Pomorza Zachodniego, z Pomorza Gdańskiego, z Danii, czy z Norwegii, czy ze Szwecji. I tak, ostatnie pytanie z mojej strony, po czym oddam głos jeszcze publiczności. Jak panowie zapatrują się na kwestię współpracy w wymiarze tego bezpieczeństwa bardziej takiego militarnego? Jak ta współpraca mogłaby wyglądać w imieniu Nordefco? Czy jest to dla nas jakby jeden z ważniejszych wymiarów, czy jednak powinniśmy się skupić na innych regionach? Co możemy z tego pozyskać? I też kwestia taka rzadziej poruszana, czy może na przykład moglibyśmy jakoś współpracować przy zakupie swojego sprzętu z firmami skandynawskimi, bo też mają przecież dobre sprzęty, chociażby myśliwce. Które już podczas przetargu odrzuciliśmy. Niestety, mieliśmy do wyboru miraże francuskie, gripeny szwedzkie, wybraliśmy F-16, aczkolwiek... Chcesz to polityczne. Tak, oczywiście, że tak. Tylko, że zdecydowanie wygodniej i taniej byłoby jednak kupić te gripeny, bo za Bałtykiem mielibyśmy też serwisantów chociażby, którzy mogliby zdecydowanie łatwiej przybywać do Polski. Ale to, o czym rzadko się mówi, to również to, że druga gałąź gospodarki norweskiej to właśnie produkcja militariów. Zaraz po ropie i gazie, czyli kraj, który uważa się za neutralny, jest bardzo dużym producentem broni. Zresztą tak samo jak Szwecja, ponieważ Szwecja to nie tylko Gripeny, ale to też ogromny koncern Saab, który produkuje też różne rodzaje broni. Z takich nowinek... No też Finowie, których kupiliśmy transportery opancerzone, tak? Więc te nasze Rosomaki są przecież fińskimi pojazdami. Na licencji. Fińskie, ale też samobieżne haubice szwedzkie, których zasięg wynosi 60 km, a gotowość operacyjna jest osiągana w 45 albo 6000 funt. Także jeśli chodzi o innowacyjność ze strony przemysłu zbrojeniowego szwedzkiego, norweskiego, fińskiego, te możliwości są ogromne. Nie będę udawał, że jestem ekspertem od uzbrojenia, bo nie jestem. Natomiast no, bez wątpienia dla Polski podstawowym punktem odniesienia w polityce bezpieczeństwa jest NATO. Było NATO, jest NATO i będzie NATO. I takie formaty jak Nordefco, one zawsze będą miały charakter komplementarny, a nigdy substytucyjny wobec NATO. Natomiast no, tutaj o tyle istotne jest, że nasi nordycy partnerzy nie są członkami NATO. Jest dyskusja, czy mają, tak, czy przystąpić do NATO, czy nie przystąpić do NATO. Natomiast jeżeli dzisiaj rozmawiamy o zagrożeniach ze strony Federacji Rosyjskiej, które są nieprzewidywalne, w dużej mierze są nieprzewidywalne, bo nie wiemy, co stanie się w Rosji za kilka lat. I kiedy mówimy dzisiaj o wschodniej flance i o tym, że mamy dyslokację wojsk amerykańskich, wojsk natowskich, w państwach bałtyckich, w Polsce i w Rumunii, to nie zapominajmy, że wschodnia flanka to także jest Finlandia, która też jest jakimś zabezpieczeniem tutaj dla naszego bezpieczeństwa. Więc ja bym tego formatu Nordefco nie przeceniał, ale też bym go jakby nie pomijał, dlatego że Finlandia i Szwecja, pomimo braku obecności w NATO, to są państwa, które mogą być wartościowymi partnerami także w polityce bezpieczeństwa i lepiej koordynować nasze działania nawet w zakresie technik dowodzenia, tak, czy technik operacyjnych, prowadzenia działalności operacyjnej w przypadku jakiegoś konfliktu hybrydowego. Dobrze mieć to przetestowane także z państwami, które nie są członkami. To i takie formaty jak Nordefco do temu powinny właśnie służyć. Ja pozwolę sobie jeszcze tak troszkę jednak dopytać w kwestii NATO, zwłaszcza, że w Finlandii te dyskusje tak najgłośniej się toczą. Czy Polska jest w stanie w ogóle coś zrobić, a w ogóle czy powinna, żeby wesprzeć te ambicje finlandzkie, które się pojawiają, przekonywać tamte społeczeństwa do wejścia w NATO? Myślę, że nie jesteśmy na tyle wiarygodnym partnerem dla Finów, żeby ich przekonywać do wejścia w NATO. Są inni gracze, którzy... Znaczy, oni też doskonale wiedzą, co robią i dlaczego przez tyle lat nie weszli do NATO. Więc chyba nie powinniśmy myśleć za nich. Zresztą
fakt, że te dwa kraje nie są członkami NATO, nie oznacza, że nie współpracują z NATO. Oczywiście. Wykorzystują artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego z zasadą Host Nation Support. Także w razie ataku w 2016 roku parlament ratyfikował już zapis mówiący o tym, że w razie ataku, oczywiście nie mówi się o ataku Rosji, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o Rosję. Te kwestie prawne już są w razie potrzeby uregulowane, w związku z tym wojska NATO mogą postawić swoją stopę na terytorium Szwecji. Ja w takim razie przekazuję teraz głos w publiczności. Czy są jakieś pytania? Proszę. To ja mam pytanie na temat mniejszości narodowych. Otóż jak się zmienił przypływ do krajów skandynawskich Polaków? Jakoś drastycznie zwiększył, czy był na stałym poziomie, czy się może zmniejszył? Jak obecnie, i też z tym związane jest kolejne pytanie, czy jak Polacy mają wpływ na wybory w krajach skandynawskich i jak na przyszłość się krajowe sytuacje, czy oni będą mieli coraz większy wpływ, tak, czy jednak marginalny? Islandia. Polacy to mniejszość numer jeden, Norwegia numer jeden, Dania numer dwa, Szwecja numer cztery, Finlandia, nie pamiętam statystyk dotyczących polskiej mniejszości, ale to zawsze jest czołówka. Tendencja w każdym z tych krajów nie jest, nie zarysowuje się jako dynamiczny wzrost, ale dosyć stały. W żadnym z tych krajów mniejszość polska się nie zmniejsza. Największe wahania, jeśli chodzi o mniejszości, to oczywiście Szwecja, która stawia na multikulturowość, co jest też oczywiste z punktu widzenia szwedzkiego modelu welfare state, który wymaga napływu siły roboczej. W tym przypadku fakcie, że to społeczeństwo szwedzkie po prostu się starzeje. Druga część pytania, mógłbym prosić o wpływ na wybory, tak? Aha, wpływ na wybory. W Szwecji obecnie prawo mówi, że nie trzeba być obywatelem, trzeba zamieszkiwać Szwecję, żeby brać udział w wyborach samorządowych. Trochę inaczej wygląda to w przypadku wyborów do parlamentu. Także ten wpływ w przypadku Szwecji chociażby, gdzie w samorządach, w instytucjach samorządowych również, bardzo często zasiadają właśnie imigranci z Polski. Imigranci z Polski nie mają większych problemów z asymilowaniem się ze społeczeństwem, w związku z tym nie są traktowani jako jakieś zagrożenie ze strony samych Szwedów chociaż. Co do nich dodam? W takim razie, czy są jeszcze jakieś pytania z publiczności? Ja mam pytanie. Pan wspominał o możliwości wyjścia Finlandii ze strefy euro. I chciałbym zapytać, czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć o sytuacji, jaka w Finlandii panuje? Czy te nastroje, ta chęć wyjścia ze strefy euro jest na takim poziomie politycznym, czy to bardziej jakaś większa część społeczeństwa domaga się opuszczenia strefy euro i czy w ogóle tam jakoś zwiększają się nastroje antyunijne? Przyznam, że bieżących statystyk nie znam, więc tutaj na to pytanie nie będę w stanie dokładnie odpowiedzieć. Natomiast tam problem w jakimś stopniu dotyczy takiej struktury gospodarki, no bo jest potwierdzone empirycznymi badaniami przekonanie, że motorem napędowym kraju jest posiadanie dużych firm. I takim motorem napędowym często pokazywanym też międzynarodowo była Nokia. Nokia, która ciągnęła całą fińską gospodarkę. I ten fenomen Nokia się skończył. Kilka lat temu to Nokia została wykupiona. I gdzie jest ten paradoks? Dlatego, że Finowie wracają do takich sektorów przemysłu, czy takich gałęzi, które nie tylko są dla nas intuicyjne, że mogą się kojarzyć z innowacyjnością. Gdzie Finowie wracają do przemysłu drzewnego? Coś, co by się tam nie kojarzyło z Finlandią, która wciąż w naszym rozumieniu jest państwem opartym o nowoczesne technologie, o IT, tak? No przemysł drzewny się nam z tym raczej nie kojarzy. I Finowie dzisiaj muszą sobie radzić z sytuacją, w której mamy
no, nie mamy recesji, ale też nie mamy wzrostu. I to jest trochę takim, gdybym miał przyrównać Finlandię do jakiegoś państwa, to jest sytuacja trochę Japonii. Czyli sytuacja, w której nie mamy jakichś radykalizmów politycznych. Sytuacja, w której... A dlaczego nie mamy radykalizmów politycznych? Dlatego, że co prawda wzrost gospodarczy nie rośnie, znaczy nie mamy wzrostu, ale poziom życia jest na tyle wydany, na takim poziomie, że to nie generuje negatywnych skutków, wciąż to państwo jest w stanie dostarczać usług publicznych na zadowalającym Finów poziomie. Przynajmniej no z tego, co z informacji, które ja posiadam. Więc to sprawia, że nie ma takich bardzo radykalnych nastrojów na wyjście, że one się pojawiają. No i no, mamy partię Finów, czy prawdziwych Finów, tam się dokładnie nazywają, no, która no, jest jednak partią nacjonalistyczną. Znaczy każdy kraj nordycki ma taką partię i takie ugrupowanie. Tak, Duńczycy mają partię ludową, tak? Dokładnie. Pozostałe partie chciałyby najchętniej po prostu izolować tak, jak ma to miejsce w Szwecji chociażby. To jest partia demokratyczna, tak, tak. No więc, ale partia Finowa jest relatywnie silniejsza niż tamte partie, no, że można brać uwagę, w Danii jest to dość silna. Ale wyrażają pewne głosy, natomiast no, nie wydaje mi się, żeby jednak Finowie taką decyzję podjęli, ponieważ ona wiązałaby się z kosztami trudnymi do oszacowania, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj gospodarka brytyjska jednak wciąż jest no bardzo silnym takim podmiotem opartym o londyńskie city, które też może dyktować pewne warunki w negocjacjach z Unią Europejską. Finowie dzisiaj sytuacji gospodarczej, w jakiej są, takiej karty przetargowej nie mają, no też nie jest to nieca skala. Finów mamy 4,5 miliona, Brytyjczyków 60 milionów, tak? Więc Finowie sobie zdają sprawę z tego, że także w kontekście zagrożenia ze strony rosyjskiej, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wypaść z tego pierwszego, tak, z pierwszej prędkości Unii Europejskiej. Wtedy te czynniki bezpieczeństwa, one odgrywają rolę, bo też nie w przypadku, bo ta dyskusja o NATO się pojawia i nie przez przypadek te dyskusje o tym, o możliwym Finexicie, no one nie odgrywają takiej wiodącej roli w debacie publicznej, no bo tutaj to zagrożenie ze strony Rosji, to także ma jakieś znaczenie. Natomiast tak jak mówię, ja nie znam wyników sondaży z ostatnich miesięcy, więc tutaj nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć, czy te nastroje się wzmacniają, czy słabną. To tutaj niestety to wymagałoby sprawdzenia. Czy jeszcze jakieś pytania? No jeżeli nie, to ja bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś okazja na ponowne spotkanie.